pokonaniu Francji niemieckich żołnierzy wysłano do Paryża, żeby odpoczęli. Jednym z żołnierzy przebywających na urlopie jest 19-letni porucznik August von Kagenek. Jego jednostka nie brała udziału w kampanii francuskiej. Żołnierz po raz pierwszy odwiedza stolicę Francji. Pisze: mieliśmy dokładne instrukcje. Musimy nienagannie się ubierać i unikać kontaktu z mieszkańcami. Mamy tworzyć turystykę grupową. Francuzi na nich nie patrzą. Niektórzy zaczęli walczyć. Ci dwaj mężczyźni, którzy uszkodzili linie telefoniczne, będą pierwszymi mieszkańcami rozstrzelanymi przez Niemców. Nowe państwo francuskie pod autorytarnymi rządami marszałka Pétaina wybiera współpracę z Niemcami. Pétain ogłasza ustawy antyżydowskie wyłączające Żydów z życia publicznego. On i Hitler podają sobie dłonie. Codziennie odbywają się parady Wehrmachtu. Niemcy okupują stolice Europy. Po Pradze i Warszawie przychodzi kolej na Brukselę, Luksemburg, Hagę, Kopenhagę i Oslo. Ale nie Londyn. Luty 1941 roku, przedmieścia Londynu. Trzyletnia Rose przeżyła 2 lata wojny. Apokalipsa, II wojna światowa. Jest odważna. W Wielkiej Brytanii odwaga jest istotna. Odcinek 3. Szok. Niemieckie bomby zniszczyły angielskie miasta. Kraj twardo stoi za Churchillem i otrzymuje pomoc od Roosevelta. Roosevelt właśnie po raz trzeci został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Amerykanie nadal są przeciwni wojnie, ale on stwierdza: musimy być wielkim arsenałem demokracji. Do Wielkiej Brytanii dociera tylko część dostaw. Każdy brytyjski okręt jest w wielkim niebezpieczeństwie. Ocean Atlantycki przemierzają niemieckie okręty podwodne. Ich peryskopy wypatrują brytyjskich okrętów. Churchill się martwi. Wkrótce już żaden transport się nie przebije. Wynik wojny wydaje się niepewny. Wielka Brytania jest wyspą. To zaleta i wada. Ale jest największą nadzieją krajów okupowanych. Teraz niemieckie okręty podwodne, U-boty, mają do dyspozycji francuskie porty. Pływają w grupach. Za pomocą torped i dział tylko w 1941 roku zatopiły 4 miliony ton brytyjskich ładunków. Tutaj niemieccy żołnierze rzucają chleb załodze wraku, która prawie nie ma szans na przeżycie.
Żołnierze umrą z pragnienia, głodu, zimna lub zachłystując się paliwem. Hitler jest zadowolony z sukcesów swoich okrętów podwodnych, ale martwi go amerykański program masowych zbrojeń. Mówi do swojego sekretarza, Bormana. Za rok Stany Zjednoczone będą gotowe do wojny. By stawić im czoło, potrzebujemy więcej surowców. Znajdziemy je na wschodzie. Musimy zdobyć tę przestrzeń życiową. Wtedy Wielka Brytania straci nadzieję i podpisze rozejm. Będzie za późno dla Amerykanów. Musimy szybko zaatakować Rosję. Hitler nadaje planom inwazji kryptonim Operacja Barbarossa na cześć średniowiecznego cesarza Fryderyka Barbarossy. Wehrmacht zaczyna gromadzić oddziały na wschodzie. Porucznik von Kagenek rusza do Polski. Polscy więźniowie i Żydzi pracują przy określonych projektach budowlanych. Hitler chce zbudować drogę przez Polskę, żeby wysłać swoją armię pod nową granicę z Rosją. Tutaj stacjonuje 9. Dywizja Pancerna razem z pułkiem von Kageneka, który pisał: obok nas jest jednostka SS. Dowódca spytał, czy widzieliśmy Żyda. Skinął dłonią i żołnierz przeprowadził niskiego mężczyznę. Ile osób dzisiaj okradłeś? Mężczyzna nie odpowiedział, więc dowódca kazał, by wymierzono mu 10 razów kijem. Byliśmy zbulwersowani. Tak wygląda nasza okupacja Polski. Słyszeliśmy opowieści o okrucieństwie, ale nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje. Ten kraj stał się krajem milczenia. Nie wiedzieliśmy, że to początek ludobójstwa, któremu oddamy nasze ręce i odwagę. Hitler odkłada plan ofensywy na wschodzie. Musi pomóc swojemu sojusznikowi Mussoliniemu, który chce toczyć własną wojnę. Brytyjczycy rozgromili Il Duce w Afryce. Armia włoska jest rozproszona na pustyni. By uratować Mussoliniego przed porażką, Hitler wysyła do Libii jednego ze swoich najlepszych dowódców, generała Rommela, razem z jego dywizją pancerną Afrika Korps. W Niemczech Rommel jest bohaterem. Człowiekiem, który zdobył Cambrai, Arras, Rouen i Cherbourg w maju i czerwcu 1940 roku. I jest prawdziwym nazistą, który od samego początku gorliwie i skutecznie służy Hitlerowi. Rommel wierzy w czołgi i wojnę błyskawiczną. Szybko nakazuje, by oddziały Afrika Korps ruszyły na brytyjskie pozycje. Wyrabia sobie nazwisko. Brytyjczycy rozpowszechniają jego zdjęcie z podpisem Niebezpieczny człowiek. Hitler atakuje Grecję. Kraj, który Mussolini próbował już wcześniej zająć. Po blitzkriegu na Bałkanach i okupacji Jugosławii zrzuca swoich spadochroniarzy nad Kretą. Hitler zabezpieczył południową flankę przed inwazją na Rosję, ale stracił cenny czas. Operacja Barbarossa jest opóźniona o kilka tygodni. Na moskiewskim Placu Czerwonym Międzynarodowe Święto Pracy jest tradycyjnie czczone wielką paradą wojskową. Trwają specjalne przygotowania. Stalin chce zrobić wrażenie na Niemcach. Otrzymał od swoich szpiegów informacje o rychłym ataku. Nie może uwierzyć, że Hitler ośmieliłby się tak szybko zerwać niemiecko-sowiecki pakt o nieagresji. Niemcy biorą udział w paradzie.
marszałek Timoszenko. Ludowy komisarz obrony wydaje się salutować Niemcom z szacunkiem. Hitler jest gotowy do ataku, ale chce uniknąć walki na dwóch frontach. Wolałby wcześniej zawrzeć pokój z Wielką Brytanią. Na przedmieściach Londynu, w domu oszczędzonym przez niemieckie bomby, Rose pomaga rodzicom, którzy słuchają radia. Nagle BBC ogłasza coś zaskakującego. W Szkocji, niedaleko Glasgow, znaleziono szczątki niemieckiego samolotu Messerschmitt 110. Jego pilot skoczył ze spadochronem. Okazało się, że to wysokiej rangi nazista. Zastępca Hitlera, Rudolf Hess, powiedział, że przybywa z misją pokojową. Hess był jednym z pierwszych i najbardziej fanatycznych zwolenników Hitlera. Partia to Hitler. Hitler to Niemcy. Niemcy to Hitler. Hess czuł, że nie odgrywa tak znaczącej roli jak inni nazistowscy dowódcy. Chciał udowodnić Hitlerowi, że tylko on może znaleźć sposób na wyplątanie się z konfliktu z Wielką Brytanią. Ale natychmiast zostaje aresztowany. Churchill odrzuca jego propozycję, a Hitler się go wyrzeka. Hess spędzi resztę życia w więzieniu. Tymczasem wywiad donosi, że Hitler planuje inwazję na Związek Radziecki, ale Stalin ignoruje te raporty, tak jak ostatnią wiadomość od Richarda Sorge, sowieckiego szpiega działającego w Tokio. Dokument z 30 maja 1941 roku ostrzega przed niemieckim atakiem. Stalin nadal wysyła surowce do Rzeszy. Od podpisania paktu o nieagresji wyeksportował do Niemiec tysiące ton ropy, chromu i niklu, które pomogły Hitlerowi podbić Francję. Ostatni ładunek zostaje wysłany wieczorem 21 czerwca 1941 roku. Pociąg wiozący pszenicę przekroczy granicę o północy. 22 czerwca o 3 rano, bez wypowiedzenia wojny, saperzy Wehrmachtu przekradną się na radzieckie terytorium. Podążają 153 niemieckie dywizje oraz oddziały fińskie, rumuńskie, słowackie i węgierskie. Jest nawet dywizja hiszpańskich faszystów. 3 miliony ludzi i 600 tysięcy ciężarówek, z których wiele wyprodukowały takie francuskie firmy jak Berliet i Renault. Ponad 3 tysiące czołgów, 7 tysięcy dział. 3000 samolotów. W ciągu doby na ziemi zniszczono 1500 sowieckich samolotów. Niemcy zestrzelili kolejnych 300. Zaskoczone sowieckie siły powietrzne otrzymały druzgocący cios. Niemiecka ofensywa rozciąga się na 3000 kilometrów w trzech różnych kierunkach. Na północy cel ideologiczny – Leningrad, miasto Lenina, kolebka radzieckiej rewolucji, współczesny Sankt Petersburg. W środku cel polityczny – Moskwa, stolica Stalina. Na południu cel ekonomiczny – Kijów i Ukraina. Na
Nasze oddziały prą na wschód, na rosyjską ziemię. Towarzysze, łapcie za broń. Musimy zwyciężyć. Od Finlandii po Morze Czarne. Naprzód. Dalej na wschód armia szturmuje. Naszym celem jest wolność. Naszym sztandarem zwycięstwo. Wodzu, rozkazuj nam. Pójdziemy za tobą. W krajach bałtyckich Niemcy są czasami witani jako wyzwoliciele. Po stalinowskich rządach terroru wszystko jest lepsze niż NKWD. Bezwzględna tajna policja odpowiedzialna za represje polityczne. Zmuszeni do odwrotu Rosjanie zabijają uwięzionych bałtyckich antykomunistów. Miejscowi antysemici oskarżają Żydów o zmowę z komunistami. Zmuszają ich do noszenia ciał. Mieszkańcy państw bałtyckich zaczynają organizować pogromy Żydów, do których Niemcy zachęcają takimi specjalnymi instrukcjami: nie zostawiajcie śladów. Jednym ze sposobów jest palenie ciał. Na froncie centralnym generał Guderian, strateg i orędownik Blitzkriegu, zatrzymuje się na linii Stalina, w pasie umocnień, które piechota zmotoryzowana musi wziąć szturmem. Guderian posuwa się naprzód. Ale wkrótce jego oddziały zmotoryzowane spowolni nieprzewidziany czynnik. Tak opisał to von Kageneck. Poruszamy się pojazdami opancerzonymi, otacza nas kurz. Jesteśmy w Rosji, gdzie nie ma dróg ani asfaltu. To okropne. Żółty lub czerwony pył dostaje się do naszych oczu, nosów i ust. W warunkach żołnierze pokonywali 50 km dziennie. Maszerowali całą drogę do Warszawy, Oslo, Bajonny. Teraz zaczęli zdawać sobie sprawę, jak rozległa jest Rosja. Przez setki kilometrów nie ma ani jednej wioski. Ciężarówki z zapasami, paliwem i amunicją poruszają się z coraz większym trudem. A niemieccy żołnierze muszą sobie radzić z zaciekłą obroną Rosjan. Na scenie pojawia się nowy radziecki czołg. To wielka niespodzianka. T-34. 30-tonowy potwór z potężnym działem i szerokimi gąsienicami, mogącymi poruszać się po każdym terenie. Dorównuje czołgom niemieckim siłą ognia i grubością pancerza, ale ma tylko prymitywne radio i kiepską skrzynię biegów. Jedyną bronią, która mogła go zneutralizować, było niemieckie działo 88. Ale Niemcy są lepiej uzbrojeni i mają potężniejszą armię. Ci Iwanowie, jak nazywają Rosjan, będą walczyć zaciekle do samego końca. Rosjanie ponieśli ogromne straty, ale rośnie także liczba ofiar po niemieckiej stronie.
Pokonując całe armię, Niemcy zbliżają się do swoich trzech celów: Leningradu, Moskwy i Kijowa. Hitler rozkazuje, by natychmiast zabijać wszystkich komisarzy politycznych, członków partii komunistycznej, których zadaniem jest nadzorowanie oficerów i obserwowanie żołnierzy w każdym oddziale. Guderian jest przeciwny tej zbrodni, ale według dowódcy 4. Armii Pancernej generała Hepnera ta wojna musi być prowadzona z wyjątkową brutalnością. Nie ma litości dla bolszewików. Bolszewicy walczą desperacko. Mają coraz mniej broni. Czasami tylko jeden karabin na czterech żołnierzy. Na całej linii frontu zostają zmuszeni do odwrotu. Dla Stalina sprawy wyglądają bardzo źle. Towarzysze Stalina! Z wyraźnym gruzińskim akcentem wypowiada słowa, jakich nigdy nie użył. Nazywa Rosjan swoimi braćmi i siostrami. Mówi im prawdę. Zaatakowały nas hitlerowskie Niemcy. Wróg jest okrutny i nieustępliwy. Nad naszym krajem wisi śmiertelne niebezpieczeństwo. W najmroczniejszej godzinie ośmiela się przewidywać: to prawda, że faszystowskie oddziały niemieckie są niezwyciężone. Armię Napoleona uważano za niezwyciężoną, a została pokonana. Stalin rozkazuje przenieść fabryki razem z maszynami i robotnikami na wschód, w góry Ural. Wydaje chłopom kategoryczny rozkaz: zostawcie swoje domostwa, zniszczcie wszystko, nie zostawiajcie niczego, co mogłoby się przydać hitlerowskiemu agresorowi. To stalinowska polityka spalonej ziemi. Oficerowie nie zapomnieli o Napoleonie. W 1812 roku Rosjanie pokonali Wielką Armię Napoleona, paląc swoje miasteczka i pola, a potem rozgromili Francuzów nad Berezyną. Na początku lipca 1941 roku na froncie centralnym Niemcy też dotarli do Berezyny i posuwali się dalej. Sowieci stawiali coraz silniejszy opór. Na drugim brzegu rzeki Niemców czekała przykra niespodzianka. Rosjanie stworzyli nowy rodzaj artylerii. Wyrzutnię rakietową zwaną organami Stalina, bo brzmiała jak organy lub po prostu Katiuszą. To była przerażająca broń. Ale Niemców nic nie zatrzyma. W połowie lipca dotarli do Smoleńska, ostatniego dużego miasta przed Moskwą. Bitwa o Smoleńsk trwała 3 tygodnie. Rosjanie walczyli do samego końca, mimo że Niemcy nawoływali przez megafony do poddania się. Poddajcie się. Dobrze was potraktujemy. Niewielu trafiło do niewoli. Niektórzy ukryli się w gęstych lasach i zostali partyzantami. Dołączyło do nich wielu chłopów, których szkolili do walki.
Łapali zdrajców i niszczyli szlaki komunikacyjne wroga. Represje były surowe. Führer rozkazał natychmiast likwidować wszystkich ludzi podejrzanych choćby o cień wrogości. Hitler konsultuje się z głównodowodzącym Wehrmachtu, marszałkiem polowym Keitlem. Operacja Barbarossa zwalnia. Niektórzy generałowie uważają, że winna jest strategia Hitlera, czyli atak z trzech stron. Marszałek von Bock, dowódca Grupy Armii Środek, chciał rzucić wszystkie siły na Moskwę. Hitler nie lubi generałów, którzy ośmielają mu się przeciwstawiać. Na miejscu był generał Guderian i nalegał. Jesteśmy tylko 350 kilometrów od Moskwy. Hitler stwierdził, nic nie wiesz, nie rozumiesz wojennej ekonomii. Najpierw potrzebujemy pszenicy z Ukrainy, żeby nie zagłodzili nas jak w poprzedniej wojnie. Moskwa to tylko symbol, później się nią zajmiemy. Rozkazał Guderianowi skierować się na południe, w stronę Kijowa, żeby otoczyć oddziały rosyjskie nadal działające gdzieniegdzie na tyłach Wehrmachtu. To będzie największe okrążenie wszechczasów. W czasie jednej obławy Niemcy wezmą do niewoli 600 tysięcy radzieckich żołnierzy. Himmler przyjedzie z wizytą. Nie będzie zapasów na wyżywienie jeńców. Z największą obojętnością Himmler ogląda tych, których nazywa podludźmi. Spokojnie pozwoli im umrzeć z głodu. Porucznik von Kagenek pisze: dobrze nam się żyło na Ukrainie. Mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy. Jajka, masło, owoce, mleko i doskonałe wino z rejonu Morza Czarnego. Ukraińcy podchodzili do nas z uśmiechem. Cieszyli się. Kobiety przynosiły chleb i miód. Uważali nas za wyzwolicieli. Ukraińcy mieli wiele powodów, żeby nienawidzić Rosjan, a zwłaszcza Stalina, który na początku lat 30. doprowadził do wielkiego głodu, powodując tym samym śmierć 7 milionów osób. Wielu Ukraińców, niektórzy antysemici, winiło Żydów i przeprowadzało pogromy na oczach Niemców, tak jak tutaj, w Złoczowie. Spora ilość Ukraińców stała po stronie nazistów. Ale Niemcy zmarnują okazję zyskania sojusznika. Marszałek Göring, druga najważniejsza osoba w Rzeszy, przyjedzie na Ukrainę i powie: nie będziemy karmić obiboków. Ci, którzy mogą pracować, będą pracować dla Rzeszy. Pozostali umrą. Ci, którzy pracują, będą dawać wszystko, co mają, dopóki też nie umrą. Jechał, żeby wprowadzić politykę ciemiężenia Ukrainy i przeprowadzić metodyczną zagładę Żydów. Towarzyszy mu Alfred Rosenberg, główny teoretyk nazistowskiego rasizmu. Himmler i Heydrich tworzą grupy operacyjne zwane Einsatzgruppen, składające się z członków SS, policjantów i żołnierzy Wehrmachtu. Organizują one obławy na Żydów.
SS zabiera Żydów do lasów i wręcza im łopaty, żeby sami wykopali sobie groby. Niemcy uznają, że to przebiega zbyt wolno. Rozkazują kopać długie, zbiorowe mogiły i każą swoim ofiarom kłaść się na ciałach wcześniej zamordowanych osób. Nawet to zajmuje za dużo czasu. Niedaleko Kijowa SS przygotowuje wąwóz zwany Babim Jarem. W dwa dni zginie tu 33 771 Żydów. Mężczyzn, kobiet i dzieci. W tym piekle na ziemi, jak w setkach innych na całym froncie, kaci robią zdjęcia swoim ofiarom. Ta zaplanowana z zimną krwią masakra miliona Żydów będzie znana jako Holokaust od kul. Ale Himmler nie jest zadowolony. Uczestniczył w jednej z akcji Einsatzgruppen i zauważył, jakim brzemieniem psychologicznym są te masowe mordy dla jego żołnierzy. Zaczął więc szukać alternatywnych metod. To doprowadziło do wykorzystania ciężarówek gazowych z rurami wydechowymi podłączonymi do przedziałów bagażowych. Rok później powstały komory gazowe. Na północy zaczyna się długotrwałe oblężenie Leningradu. Niemcy mają plan. Zamiast walczyć na ulicach, pozwolimy, by sprawę załatwiła artyleria i głód. Budynki są zniszczone. Ofiarą nalotu pada słoń z miejscowego zoo. Racje żywnościowe wkrótce stają się mniejsze niż niezbędne minimum. A najgorsze dopiero nadejdzie wraz z początkiem zimy. Na południu Guderian w końcu otrzymuje od Hitlera rozkaz dołączenia do innych armii na północy i ataku na Moskwę. Wzdłuż tego potężnego frontu, od Leningradu do Odessy, marsz ku Moskwie wydaje się nie do zatrzymania. Niemcy biorą kolejne 700 tysięcy jeńców. Generał Jodl, szef sztabu Wehrmachtu, mówi: wygraliśmy wojnę. Von Kagenek pisze: nagle mieliśmy do czynienia z najbardziej przerażającym przeciwnikiem. Jesiennym deszczem i błotem, które Rosjanie nazywają Rasputica. Niekończące się błoto tak gęste i lepkie, że przyczepia się do wszystkiego. Nie puszcza czołgów, ciężarówek, koni ani ludzi. Uniemożliwiało nam poruszanie się. Robiliśmy 5 do 8 kilometrów dziennie zamiast 30. Postawienie jednej nogi przed drugą wymaga nadludzkiego wysiłku. Unieruchomione są czołgi.
duma Wehrmachtu. Hitler pisze do swoich oddziałów. Żołnierze na froncie wschodnim. Towarzysze, dzisiaj zaczyna się ostatnia, decydująca bitwa. I nagle niemiecka armia znowu rusza ku Moskwie, bo przyszedł mróz i skuł ziemię. Świat wstrzymuje oddech. Czy Hitler pokona Stalina? Wtedy prawicowi ekstremiści z krajów okupowanych zaczynają zgłaszać się do armii niemieckiej. Belgowie, Duńczycy, Holendrzy i młodzi mężczyźni z Legionu Ochotników Francuskich postanawiają przywdziać niemieckie mundury i walczyć na froncie wschodnim. Będą cierpieć. Wczesny zimny front przyjdzie w listopadzie 1941 roku. Temperatura spadnie do niemal minus 40 stopni Celsjusza. Wehrmacht był przygotowany do przeprowadzenia blitzkriegu, błyskawicznej wojny. Miał rzucić Rosję na kolana w ciągu 4 miesięcy. Nie jest przygotowany do zimy. Guderian napisał w swoich wspomnieniach: przykro było patrzeć na tych na wpół zagłodzonych, źle ubranych mężczyzn, walczących o jakiekolwiek schronienie. Bili się o kontrolę nad najmniejszą wioską. Strata wioski, a nawet jednej chaty, oznaczała śmierć. Żołnierze umierali z zimna i na dyzenterię. Przez biegunkę załatwiali się 30 razy dziennie. Doktor Hub, lekarz Wehrmachtu, ostrzegał ich: musicie wybierać. Jeśli zdejmiecie spodnie, zamarzniecie na śmierć. Musicie rozpróć szwy z tyłu, żeby nie musieć się rozbierać. Dla kontrastu żołnierze Afrika Korps przebywający na pustyni mogli smażyć jajka na rozgrzanych pancerzach swoich czołgów, słuchając pieśni wojennej Lili Marlene. Wojna na pustyni też utknęła, ale w piasku. Brakuje paliwa i żywności. Rommel zarządza postój, ale planuje nową ofensywę i nowe poświęcenie dla swoich ludzi z Afrika Korps. Tymczasem w drodze do Moskwy Niemcy nie są w stanie się myć ani zmieniać ubrań. Tak jak u wrogów, do szału doprowadzają ich wszy i drobnoustroje, wywołując świerzb i tyfus. Przez tyfus wielka armia Napoleona straciła ponad 100 tysięcy ludzi. Mimo to Wehrmacht idzie dalej. Niemiecka Straż Przednia dociera do przedmieść Moskwy i końca linii autobusu jadącego prosto na Plac Czerwony. Gdy armia radziecka zatrzymuje postęp wojsk niemieckich, Stalin jak zwykle każe zorganizować paradę upamiętniającą rocznicę rewolucji. By podbudować swoich żołnierzy, wygłasza przemowy i przywołuje zakazane obrazy z przeszłości. Wielkich żołnierzy z czasów carskich. Dorównajcie swoim wielkim przodkom. Aleksandrowi Newskiemu, Dymitrowi Pożarskiemu, Aleksandrowi Suworowowi i Michaiłowi Kutuzowowi. Stalin zorganizował obronę Moskwy wspólnie z 45-letnim generałem Żukowem. To jeden z jego najbłyskotliwszych generałów, znawca czołgów uważany za radziecki odpowiednik Guderiana. Los sprzyja Żukowowi.
Sowiecki szpieg Sorge odkrył, że Japonia nie zaatakuje Rosji, chociaż jest sojuszniczką Hitlera, bo jej głównym wrogiem są Stany Zjednoczone. Dzięki temu Żukow mógł zmniejszyć liczbę żołnierzy na Dalekim Wschodzie. Sprowadził kilka dobrze wyposażonych dywizji syberyjskich. Sybiracy nie boją się zimna. Są twardymi ludźmi, przyzwyczajonymi do wykorzystywania swojego sprytu. Zabrali ze sobą narty i renifery. Teraz będą polować na Niemców. Żukow chce oskrzydlić Wehrmacht. Tysięcy Niemców zginęło lub zaginęło. Tysiące zesłano na Syberię. To nie koniec ich walki z mrozem. Mniej niż jeden na trzech wróci do domu 15 lat później. August von Kagenek jest poważnie ranny i wraca do Niemiec. Pisze: znika wiara, narastają wątpliwości. Śmierć jest twoim najlepszym przyjacielem, bo uwolni cię od cierpienia. To jeszcze nie koniec cierpienia Rosjan. Ich kraj jest spustoszony. Moskwa się obroniła, ale miliony ludzi zginęły lub trafiły do niewoli. Niebezpieczeństwo nie minęło. Wehrmacht musiał się cofnąć o 200 kilometrów. Hitler rozkazuje swojej armii, by za wszelką cenę broniła nowej pozycji. Dymisjonuje 35 generałów, w tym Guderiana, i sam obejmuje dowództwo nad Wehrmachtem. Uda mu się ponownie umocnić pozycję swojego wojska, wyposażyć swoich żołnierzy i puknąć zemstę. Wehrmacht pozostanie w Rosji. Hitler wróci do swoich psów i domu w Bawarii. Jego zdaniem porażka pod Moskwą była winą generałów i dyplomatów. Czyż to nie oni twierdzili, że Francja i Wielka Brytania nie będą walczyć o Polskę? A Abwera, niemiecki wywiad, dostarczyła mu błędnych informacji o stanie radzieckiej armii. Hitler dodaje: wojsko bolszewickie składa się z chłopów walczących z barbarzyńską nieświadomością oraz z robotników wyszkolonych przez fanatyczny mistycyzm komunizmu. Hitler wierzy w swoją szczęśliwą gwiazdę i zwycięstwo. Może się cieszyć towarzystwem swoich pochlebców. Tutaj kochanka Bormana przedstawia go niemieckiej gwieździe filmowej Magdzie Schneider. W
Paryżu jej córka, Romy Schneider, bawi się z dziećmi Bormana. Życie w Niemczech wciąż jest beztroskie. Jeszcze nie zaczęły się bombardowania. A ci, którzy poświęcili swoje życie w Moskwie, są daleko stąd, zagrzebani w śniegu. Dwa dni po pierwszej poważnej porażce Hitlera, sojusznicza Japonia atakuje z zaskoczenia dużą bazę marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, położoną na Pacyfiku, Pearl Harbor. Wraz z tą falą samolotów wojna staje się światową. W Londynie Rose tańczy. Marzy o Bożym Narodzeniu. Słyszy, jak jej rodzice mówią: teraz Amerykanie będą walczyć po naszej stronie. Rosjanie też są po naszej stronie. My, Brytyjczycy, już nie jesteśmy sami. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Anna Jasiewicz. Czytał Robert Samot.